Niektóre stare mapy bywają naprawdę intrygujące. Pokazują to, czego ludzie wówczas nie mieli prawa wiedzieć. Oto fragment mapy Piri Reisa. Obrazuje ona między innymi wybrzeże Antarktydy, którą odkryto ponad 300 lat później. Mapa Filipa Bausza pokazuje Antarktydę bez lodu, z rzekami i dolinami, jako dwie wyspy, jeszcze 100 lat przed jej odkryciem. Mapa Orontusa Fineusa pokazuje niemal współczesną pokrywę lodową na Antarktydzie. Zaś mapa Hadi Ahmeda obrazuje zachodnie wybrzeże Ameryk, w tym pomost lądowy w cieśninie Beringa. A oto mapa Zeno z 1380 roku pokazuje Grenlandię jeszcze bez lodu. Autorzy tych map nie ukrywali, że sporządzili je z kopii innych map, starożytnych. Zapewne z kopii ocalałych z Biblioteki Aleksandryjskiej. Ludzie, którzy byli bezpośrednimi spadkobiercami wysokiej wiedzy pierwszej zatopionej cywilizacji. Ludzie, którzy pozostawili swe znaki na wszystkich kontynentach. Jeśli chcesz, znajdziesz je. Wszystkie poszlaki wiodą nas do niejakich Mizraima, Pelega lub Almodada. A oto mapa tak zwanych legend o potopie. To opowieść znana i opowiadana na całym globie. To nie może być przypadek. Pamiętajmy także o tym, że większość cywilizacji mówi, że ich założycielem byli biali, brodaci mężczyźni. Przeważnie potężnego, niestandardowego wzrostu. I wcale nie jest przypadkiem, że jeszcze 1000 lat przed Chrystusem Fenicjanie odwiedzali inne kontynenty, w tym obie Ameryki i Australię. Nie musisz się dziwić. To tylko prawda. Wszystko się zgadza. Biblijna wersja historii jest spójna, logiczna i po prostu prawdziwa.